Was dzisiaj na kolejnym odcinku z serii Ala Szkolenie, czyli Szkolenie SOA. Pamiętajcie, że jest to szkolenie tylko w cudzysłowie. Czyli tak naprawdę jest to zbiór pewnych informacji, które mogą lub mają Wam w czymś trochę pomóc, trochę rzucić światła i tak dalej. Jest to po części mój punkt widzenia, Wasz punkt widzenia i rozumienia i w ogóle zdanie. Może się kompletnie nawet różnić, macie do tego prawo. Nikt Was nie zmusza do oglądania filmiku. To chyba, skoro wyjaśniliśmy sobie, możemy zaczynać. W ogóle pamiętajcie wesprzeć kanał miesięcznie i bierzecie wtedy udział. Co 3 miesiące są jakieś losowania, plecaki, nie plecaki. Jakaś fajna rzecz. Im więcej nas będzie, tym większy budżet mi się zbierze na te nagrody. Ja bardzo lubię sprawiać dla ludzi niespodzianki. Taki głupi chyba jestem, bo sam nieraz, że tak powiem, nie miałem do ryja co wsadzić, a pomogłem innym, żeby mogli zjeść. I taki już chyba ze mnie głupi kup. Dobra, dziś na róż pójdzie broń krótka, moi drodzy. Broń krótka, czyli najczęściej po prostu pistolety. Rewolwery też są, ale ogólnie pistolety. Nie mam teraz rewolweru. Poza czarnoprochowym nie mam. Do czego w ogóle jest broń krótka? Tak naprawdę, w jakim celu była w ogóle stworzona? Była to broń stworzona głównie do... Jak to by ująć, żeby YouTube mi się nie czepiał? To było narzędzie do dosyć bliskiego kontaktu i eliminowania problemów z bliska. Nie na takie karabiny czy coś, na odległość, tylko z bliska. Trochę mniejszego, że tak powiem, problemu typu jak broń biała, że naprawdę to już taki kontakt. Ta pozwalała troszeczkę większy dystans zachować. Aczkolwiek nie przeszkadzało to naprawdę na full kontakcie po przyłożeniu do przeciwnika czy do problemu wyeliminować problem. Dobra, w czym powinno być pomocne takie? No ja sobie ją trochę przesmarowałem, żeby lepiej działała, bo leży. Że tak powiem. I kurczę. Słuchajcie, najważniejsza rzecz. Jest to spust. Najbardziej niebezpieczna część tak naprawdę w pewien sposób w broń, bo że tak powiem, nie poświęcając wiele uwagi, rozpraszając się, możemy właśnie pociągając za ten fragment spowodować wielki problem. To tak w skrócie. Staram się Wam to opisać tak prostymi słowami, że powinno nawet to dziecko z grubsza w przedszkolu nawet zrozumieć. Bo takich szkoleń, prawdziwych fest szkoleń jest multum na YouTube. Możecie ich po prostu znaleźć. Hej. Kurek. Po odciągnięciu kurek uderza w taką, że tak powiem, szpilkę, czyli iglicę, głowicę iglicy, dupkę iglicy. No w taką szpilę, która potem uderza. Tu mam taki ćwiczebny, pusty wspłonkę, która po prostu odpala i sam pocisk wylatuje przez lufę. Sprawa prosta. Nic trudnego. Druga rzecz. To, co się tak rusza, to zamek. Do czego służy zamek? Zamek głównie służy do odciągania, wyrzucania łuski i wpychania nowego pocisku do komory w lufie. Czyli po prostu łuska w ten sposób wypada, a gdy zamek wraca, pobiera z magazynku i wprowadza. Tak od tej, słuchajcie, pokazuję Wam, na pewno wszystko zobaczycie. Na pewno. Każdy z Was ma rentgen przecież w oczach, nie? I po prostu z magazynku jest pobierany i wprowadzany z powrotem. Przy wystrzale znowu odciąga się, czyli wypada łuska i wracając znowu wpycha. I tak póki mamy pestki w magazynku. Jeśli kiedykolwiek zrobicie tak, tak, a był magazynek z amunicją tu, to na 100% wchodzi tu nabój. Więc po naciśnięciu tego oddacie strzał.
Dlatego broni, jeśli nie musimy, nie kierujemy w żadną żywą istotę. Najlepiej zawsze, kiedy jest nieużywana, a musimy ją dobyć w ręku, kierujemy ją albo w ziemię, albo jak jesteśmy na strzelnicy, w kulochwyt. Palec zdejmujemy ze spustu, żeby nie było, że odegniemy się, cokolwiek zrobimy i niechcący na tyle będzie naprężenie w ścięgnach dłoni, że się nam wciśnie i oddamy strzał, bo wtedy jest kaplica. Będąc na strzelnicach, czy to militarnych, czy jakichkolwiek, gdzie po prostu ćwiczymy, są ludzie, pamiętajcie o ważnej rzeczy. Kulochwyt. Broń tylko w tamtą stronę skierowana. Odkładana w ten sposób. Lufa zawsze. Nie może tak być, nie może tak być. Jakkolwiek. Zawsze wszystko, co jest robione, tak jakby was magnes w tamtą stronę ciągnął, nigdy nie wolno wam się jakkolwiek obrócić, jakiejś głupiej sytuacji zrobić. Z prostej przyczyny. Możecie wywołać bardzo poważne skutki natury takiej, że albo wam broń może niechcący wystrzelić i kogoś zastrzelicie, zranicie, albo też, co będzie problematyczne dla innych, instruktor może odnieść wrażenie, że jesteście zamachowcem w pewien sposób, jakimś psychicznym człowiekiem, który tak naprawdę przyszedł na strzelnicę, by kogoś zabić, bo takie rzeczy też się zdarzają i po prostu ci ludzie potrafią, niby tu strzelają, a nagle się obraca i je po ludziach w instruktora albo próbuje ukraść broń, czyli też pierwsza rzecz, instruktora zdejmuje, najbliższy, którzy posiadają broń i mogą do niego strzelić, zdejmuje i uciekają, aby najmniej próbują uciekać. Więc instruktor tak naprawdę ma za zadanie was odstrzelić. Nigdy, przenigdy, kulochwyt, broń i cokolwiek byście nie robili, czy musicie się obrócić, czy cokolwiek byście robili, nawet jak nie macie instruktora, ale jesteście na strzelnicy, tam na pewno są opiekunowie, żeby was nie odstrzelili. Musicie robić to tak. Rozumiecie? Broń odkładamy tak, kierunkiem do kulochwytu, prostopadle, najlepiej, nie jakoś skośnie, tylko prostopadle do kulochwytu. Druga rzecz, gdy odkładamy w ogóle broń, najlepiej jest mieć wyjęty magazynek, odłożony obok, w ten sposób, ale zanim jeszcze odłożycie broń, zawsze robicie taką rzecz. I w kierunku kulochwytu oddajecie suchy strzał. Na wszelki wypadek, gdyby jakimś cudem, jakiś brud podlas, nie wiem, dziwna rzecz, no i nabój się tam zaklinował i mimo, że powinno w ten sposób wam wyrzucić ten nabój, czy wyskoczyć, czy wypaść miejscem od magazynku, mniejsza o to, na 99% zawsze nabój wyskakuje górą, tak jak łuskę, to tak po prostu całą amunicję wyrzuca, ale na wszelki wypadek oddajemy suchy strzał. Jest pusto, widzimy jeszcze pestki w magazynku, spoko, bo tam na przykład przyjmijmy, wyskoczyła nam pestka albo pusty już magazynek, ale dla pewności tak robimy. Kładziemy. Ja jeszcze osobiście najczęściej jak jestem na strzelnicy, zostawiam w takiej pozycji, żeby instruktor czy opiekun przechodząc widział, aha, dobra, jest maksymalnie w sumie zabezpieczona broń przed wystrzałem. Jeszcze też jest bezpiecznik, który możecie oddynksować, żeby był zabezpieczony, żeby nie było na fire, czyli nie może być nigdzie czerwonej kropeczki, najlepiej jak jest biała, gdzieś przy bezpiecznikach taka odłożona broń po prostu w sumie nie ma prawa w jakikolwiek sposób wystrzelić, bo nie dość, że jest pusta, jest zabezpieczona. Dobra, to jest taka instrukcja, jakbyście chcieli pójść sobie na strzelnicę. Kolejna sprawa. To pamiętajcie, instruktor jest tam jak wasz Bóg. Wy go się słuchacie. No chyba, że wam każe strzelić do kogoś, to nie. Ale BHP, które na strzelnicy jest, totalnie się słuchacie. Jeśli wam powie stop, to wy zamieracie. Jakbyście mieli palec na spuście i chcieli już oddać i mówi stop, to automatycznie zdejmujecie tu. Rozumiemy się? Prosta sprawa, jak budowa cepa. Gdy mówi instruktor, odkładamy broń, robimy właśnie najlepiej albo w ten sposób, że wysuwamy, kładziemy na stoliku właśnie przed siebie, robimy, odkładamy broń.
I tak odłożona broń ma być. Na stoliku. Dobra. Teraz realny świat, gdyby coś się stało i się na świecie zesrało. Widzicie klamkę. Broń. Leży. Posiadacie. Bierzecie, że tak powiem, wyeliminowanego żołnierza, wojownika, kogokolwiek. Pierwsza rzecz. Bierzecie ją do ręki. Co robicie? Sprawdzacie. No ta na przykład, powiedzmy, nie ma magazynka. Dobra, szukacie. Aha, jest magazynek. Super. Jakieś pestki ma. Można je po prostu powyjmować. Jak je na przykład załadować, bo macie pusty. Robicie, najczęściej do pistoletów magazynki są ładowane w ten sposób, że naciskacie, wpychacie i przesuwacie. Pocisk musi do końca pójść. I ponownie. Jest, tu możecie sobie tym kciukiem trochę pomóc. Wciskacie. Mocna sprężyna, zapomniałem wymienić. Przepraszam. Dociskacie. Jest. Można też pamiętać o takiej rzeczy, jak po prostu, wyjmę tu jeden, na przykład stuknięcie, czy coś sobie tam ostukanie, by amunicja się ułożyła. Coś mi się blokuje, bo sprężynę wymieniałem. I teraz nie pracuje mi jak chciałem. O, dobra. Nie wiem czemu. Muszę później sprawdzić, czemu mi się blokuje. Chciałem trochę mocniejszą, bo kiedyś tu była taka słabsza, wiecie, i ledwo to wchodziło. Ale coś się blokuje. I będę musiał jednak pogadać z chłopakami, żeby mi załatwili oryginalną do tego. Nie wiem czemu. Możliwe, że tutaj jest taki plastikowy tłoczek, takie łoże, na który pierwszy nabój wchodzi, bo to jest dwurzędowo pakowane. Czyli dwurzędowo to znaczy, że amunicja, słuchajcie, nie wchodzi w ten sposób, tylko wchodzi tak i potem każda inna już troszeczkę tak na skuśkę. Wtedy ciutkę więcej wchodzi do magazynku. No dobra, znaleźliśmy na przykład, patrzymy u naszego znalezionego. Jest taka broń, sprawdzamy, przesuwamy, że jest działający bezpiecznik, sprawdzamy, czy zamek działa. Od razu też ją automatycznie rozładowujemy, jak nie ma magazynku. Możemy sprawdzić, nie ma amunicji w komorze. Oddajemy strzał w ziemię, no bo nie mamy kulochwytów, nie będziemy strzelać przed siebie, bo może ktoś być w oddali. Taka broń jest ok. Znaleźliśmy magazynek, patrzymy, są te pestki, tak jak mówię, można doładować, jak mamy osobno. Jeśli chcemy je policzyć, po prostu palcem wypychamy do przodu, łapiemy, żeby nam nie wypadały. Wtedy możemy mieć też tak powyjmowane i możemy sprawdzić, ile jest ich w magazynku. Ja najczęściej po załadowaniu jeszcze tyłem nieraz uderzam, żeby się dobrze ułożyły, żeby nie było, że gdzieś się przyblokuje właśnie zabrudzony magazynek, trochę kurz, można przedmuchać, bo nigdy nie wiadomo. No i owy magazynek robimy po prostu w ten sposób. Dziura w rękojeści, wkładamy, aż do kliknięcia. Kliknęło, to znaczy, że magazynek jest zablokowany, nie wychodzi. Większość broni ma zaraz koło kabongu taką zwolnienie blokady magazynka, czyli taki guzik, który po naciśnięciu możemy wyciągnąć magazynek. Mój nie jest obciążony. Większość magazynków można dodatkowo sobie obciążyć takim ołowianym obciążnikiem, gdzie przy naciśnięciu po prostu, o ten nawet też wychodzi. Mocniejszym po prostu gestem pusty magazynek możemy wyrzucić. Dobra. Mamy zapakowany magazynek. Wiemy, że nasza broń posiada amunicję. Ale, powiedzmy, widzimy już, nie wiem, hordę zombie, kosmitów, nie wiem, rockersów, którzy jadą nas zeżreć, jakiś kanibali. Żeby ten sprzęt mógł działać,
musimy tak odbezpieczony mieć i zrobić tak. I teraz nabój wprowadzony jest do komory w lufie. I po naciśnięciu spustu nabój poleci. Tylko, że ja tu wymontowałem podajnik, pazur taki, który pobiera na potrzeby filmu. Żeby nie było głupiego, nieszczęśliwego wypadku. Poza tym też, żeby ktoś się nie pultał, używam amunicji deko. Nie może wystrzelić, bo nie ma prochu w sobie. To jest wszystko, tylko bez prochu amunicji. Specjalnie dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to podstawa, pamiętajcie. Dobrze. Kiedy już tak mamy, tak samo. Teraz robimy, wyjmujemy. Kilka razy. No, w przypadku tu w ziemię, suchy strzał, ok. Dobrze, słuchajcie, skoro mniej więcej omówiliśmy, jak posłużyć się taką bronią, pistoletem. Większość pistoletów w ten sposób działa. Są jeszcze tak zwane bezkurkowe. Wyglądają trochę jak HDR, mają taki albo dynks, który się zamienia na czerwony, albo biały, to wtedy ma pokazywać, że jest przeładowany i pocisk w komorze. Teoretycznie. Nieraz już się zdarzyło mi gdzieś, jak patrzyłem ze znajomymi, że było białe, a się okazało, że pocisk i tak był w komorze. Więc zawsze pamiętajcie poszufladkować troszeczkę zamkiem, oddać suchy strzał w ziemię, jeśli nie jesteście na strzelnicy. Jeśli macie kulochwyt, zawsze w kulochwyt. Dobra, słuchajcie. Pewnie by padło takie pytanie, mniej więcej, jaki jest zasięg i tak dalej, jak używać broni krótkiej, palnej, w po prostu w praktyce. Po pierwsze, to ja wymieniam sobie tu szczerbinkę, więc nie mam szczerbinki, mam wyjętą. Jest muszka, szczerbinka. Musimy spasować, by muszka wchodziła w zagłębienie szczerbinki. Wszystko, żeby na tip-top było. Wtedy to jest tak zwany prosty strzał. Nigdzie nie mamy przekoszenia, nigdzie nie skręciło. To znaczy teoretycznie powinno pójść w cel. O ile praca na spuście będzie prawidłowa. Praca na spuście nie może być taka, że czubeczkiem palca dyś damy, bo będzie nam nieprawidłowo skręcać przy naciągnięciu. Nie możemy przeplatać tam całego palucha, wiecie, zaginać, jakbyście sobie w nosie dłubali gdzieś tam albo w kakaowym oku. Tylko jak jest zgięcie poduszka, to tą poduszką kładziemy poduszkę. Poduszkę palca na spuście. Ręka musi być ułożona tak, że ten profil ma być tu wam bardzo dobrze wpasowany. Druga rzecz, są różne techniki trzymania. Z jednej ręki najlepiej jest dobrze chwycić, dobrze ułożony i broń musi być wycelowana tak, jakby po prostu wasza ręka była kolbą. Natomiast używając dwóch rąk możecie mieć delikatne przygięcia, ugięcia. Pamiętajcie, to nie jest film, nie strzelamy tak. Rozumiemy się? No nie strzelamy po prostu tak. Można się gdzieś powygłupiać na grach na tym, ale w realu nie strzelamy tak, chyba że sytuacja nam nie pozwala inaczej broni trzymać albo jej przełożyć przez jakąś lekką szparę i oddać wtedy strzał. Wtedy jest to dopuszczalne, ale to powoduje, że broń nie będzie miała tej swojej celności i prawidłowości, jaka jest dla niej przeznaczona, że tak powiem. Dobrze. W dwie łapki macie tak, kciuk odchylacie, kładziecie, żeby docisnąć te palce. Na te palce sobie zaplatacie swoje palce, jak widzicie. Kciuk kładziecie tutaj, jak jest zabezpieczenie. Nie wiem, czy widzicie na przykład. No i wtedy ten kciuk na ten. Nie kładźcie na zamek, bo on pracuje. I wtedy możemy strzelać. Kładziemy wtedy palec na spust. Oddajemy strzał, jak jest wszystko już zrobione z broni. Dzięki takiemu chwytowi możemy się wysunąć zza rogu. Oddać strzał w ten sposób. W ten sposób. Możemy wysunąć się i strzelić tak.
Natomiast osobiście, jak przechodziłem pewne szkolenia, uczyłem się lewo- i praworęczności. Czyli przekładałem broń w to, tak na przykład, bo jeśli trzeba się wysunąć zza ściany, to nie jest gra, to nie jest film, pamiętajcie. Każdy centymetr waszego wychylenia się to każdy centymetr szansy, że strzelec przeciwny was może trafić, więc was musi jak najmniej zza tej ściany przeszkody wystawać, by móc oddać ten strzał. Prosta sprawa. Jak mamy tak, to nie wychodzimy jak w filmach do połowy albo tego i Tylko najlepiej jest przełożyć sobie broń, rozumiecie? I wychylić się tyle, ile tylko musimy, by móc oddać skuteczny strzał. Nie więcej. Im więcej się wychylicie, tym jest większe prawdopodobieństwo, że po prostu strzelec lub snajper was po prostu ściągnie. Druga rzecz. Jak strzelacie, jak używacie takiej broni, pamiętajcie zmieniać położenia. Gdy wymieniacie ogień z przeciwnikiem, nie róbcie non-stop tego samego. Czy to jest ASG zabawa, czy paintball. Pamiętajcie, ćwiczcie sobie. Nie bawcie się tylko po prostu, żeby sobie postrzelać, czy tam kolegów ustrzelić, albo biegniemy jak dzicy. Tylko ćwiczcie taktykę i strategię. Umiejętności, żeby wam się kiedyś w realu przydała. Nie walimy seriami. Jak to niektórzy wezmą, kupią sobie karabiny, które mają po 600 sztuk, bo oni tam wsypią kulek do magazynku i on i zadowolony, bo trafił. W realu amunicja jest bardzo, bardzo cenna. Gdy już coś się spieprzy, to już tym bardziej będzie cenna. Z racji takiej, że trudniej ją będzie po pierwsze zdobyć. No i co najważniejsze, wyobraźcie sobie, ile takich pestek możecie przy sobie w danym momencie transportować. Nie za dużo. Zazwyczaj średnio oczywiście, bo można więcej. No wiecie, jak nie będziecie na przykład nieść baniaka z wodą, bo jesteście akurat w apokalipsie jakiejś i innych rzeczy i po prostu na luzie możecie tylko zabrać samą broń, to możecie je nawpychać tam, wiecie, po kieszeniach, po plecakach czy torbach, magazynki lub luźną amunicję. Ale ogólnie, jak wygląda wyposażenie na przykład najczęściej najemników? Najemnicy wyposażeni są minimum w dwa pistolety, które najczęściej, powtarzam, najczęściej znajdują się na kaburze udowej. Dlaczego na kaburze udowej, a nie paskowej? Bo teraz sobie wyobraźcie zadzieranie się jak świnia, wyginanie, by dobyć broń i ją wyciągnąć, gdy coś przeszkadza. Jak można po prostu ją mieć na przykład, powiedzmy, siedzicie w barze i macie ją na udowej. Tak naprawdę ta broń może być do waszego przeciwnika już wycelowana z lekkim, że tak powiem, manewrem i oddanie strzału gdzieś w okolice jamy brzusznej. Proste, nie? Na pasku jest ona bezużyteczna, bo pierwsze musicie zrobić ruch, żeby się do niej dostać, wyciągnąć i tak dalej. Natomiast z nogi możecie strzelić przez kaburę. Poza tym w różnych pozycjach jest bardziej praktyczna. Nawet jak stoicie, praktycznie jest po prostu delikatnie sięgnąć i delikatny ruch wykonać, niż się wyginać i ją wyciągać. Ja kompletnie nie kumam ludzi, którzy noszą to na pasku i myślą, że już są, wiecie, superkomandosami. Nie kumam. Dobra, mniejsza o to. To jest tylko moje zdanie. Możecie mieć inne. Nie musicie się zgadzać. Kolejna rzecz. Taki szturmowy najemnik często ma jeszcze na kamizelce tu. Ona jest łatwa do dobycia. To jest kabura specjalna, taka wiecie, do wyjęcia. To jest najczęściej. Natomiast najemnicy robią nieraz niespodzianki. Na przykład. Jakie niespodzianki najemnicy mają? Na przykład jeszcze co najmniej jedną sztukę broni. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej, gdy się, wiecie, oddaj broń i tak dalej, no to ten, wiecie, kabura z tego, tu dlatego drugi, no oddaj. Ale nieraz jest z tyłu na pasku ukryty mniejszy sprzęt, na przykład mniejsza ilość amunicji, jakiś mniejszy, ale wiecie, równie silny.
Na przykład na magnetycznych kaburach na plecach. Załóż ręce za głowę. Najemnik ma broń pod ręką. Osoba, która chce rozbroić najemnika, nie wie, że on ma tam kolejną jeszcze sztukę prawdopodobnie i już zaczyna do niego podchodzić, gdy może wykonać najemnik ruch i oddać strzał. Bardzo często chowane są małe, pocketowe takie, na trochę mniejszą jakąś amunicję, nieraz tetetkową czy coś, tu na kostce, na nodze, na kostce, wiecie, małe sprzęty na kostce. Takie ciekawostki wam tylko powiem. Więc standardowo najemnik ma dwa, a praktycznie ma co najmniej trzy pistolety przy sobie. Dlaczego, powiecie, po co komu na przykład dwa pistolety? Ano po to, że może się stać tak, że pistolet jest zawodny. Naleciał piachu, zaciął się, nie wiem, coś się stało. A akcja nie poczeka. Co się dzieje dookoła was? Przeciwnicy nie powiedzą, stary, sorry, to wyczyść szybko, odmuchaj i strzelamy się dalej. Musi mieć drugi, awaryjny, zapasowy. Reszta broni to są niespodzianki dla przeciwników, którzy będą próbowali pojmać takiego, powiedzmy, najemnika żywcem. Więc najemnik zawsze w standardzie będzie miał 2 plus 1. Minimum ten plus 1, bo nieraz mają i przy kostce, i na plecach w magnetycznej, i z tyłu gdzieś tam za paskiem sprzęty pochowane. Dodatkowo wam powiem tak, że najemnicy mają, ja to nazywam, strzelającymi rurkami. To są często przez najemników robione takie samopałki, jakby, które są ukrywane na przykład w karwaszu, w ochraniaczu, w ręku. Tam się wkłada jeden nabój do takiej rurki. Jest tam mała taka iglica. No, w każdym razie, nie będę wam tłumaczył, jak to jest zrobione. W każdym razie najemnik rozbrojony ma karwasze, wygląda normalnie, oddał wszystko, a się okazuje, że robi tak i po was, bo wystrzeliwuje, bo on obniża rękę, oddaje strzał na przykład z dziewiątki, z bliska, bo to tylko raczej do bliskich akcji, samopału takiego, który był ukryty i tak dalej. Taka ciekawostka fajna. Dobra, przejdźmy do ostatniej już rzeczy, żeby was nie zanudzać, bo już to długo trwa. Pytacie często mnie skuteczność. Skuteczność broni palnej. Słuchajcie, amunicja dzieli się podstawowo zazwyczaj na dwie amunicje. Oczywiście to jest większy wachlarz, ale taki, wiecie, biało-czarny, że tak powiem, różnice. Są amunicje, które mają przebijać pancerze jakieś, ale wtedy są one słabsze w unieszkodliwianiu przeciwnika, bo to przechodzi wtedy jak igła, wiecie, w takich, że tak powiem, kołnierzach. Przebija lepiej, przechodzi przez jakieś kamzelki, przeszkody i tak dalej, ale automatycznie mniejsze uszkodzenia wykonuje poprzez przelecenie przez przeciwnika. Kolejne to są półpłaszczowe albo bezpłaszczowe lub tak zwane hollow pointy z dziurą, gdzie ma to zagrzybkować po trafieniu. Są to amunicje typowe do wyłączania przeciwników, gdzie wystarczy jedna lub dwie kule, gdzie po prostu one się jak najbardziej deformują, jak największe szkody w przeciwniku wykonują, ale za to byle kamizelka, byle przeszkoda zazwyczaj je zatrzymuje. To jest taka ważna też rzecz pod względem amunicji i używania jej. Musicie pamiętać, amunicją hollow pointa będziecie mieli problem, bo gdy przebije na przykład, powiedzmy, drzwi pojazdu zwykłego, to ona może nie mieć już w ogóle prawie skuteczności albo słabszą skuteczność uszkodzenia napastnika. Natomiast full metal jacket, czy tam FMJ-y, jak to mówią, czyli w kołnierzach różnego rodzaju, z jakimś jeszcze czepcem takim wzmacniającym, potrafią przechodzić jak szpilka, jak rozżarzony pręt przez masełko, ale wtedy też w przeciwniku robią jakąś w miarę równą tą dziurkę, gdzie łatwiej jest go załatać, opatrzyć, jest większa szansa przeżycia po prostu. Dobrze. I ostatnia szybka rzecz. Dystanse. Ogólnie, moim zdaniem, broń została zrobiona na dosyć krótkie dystanse.
od 5, nie mówię o zwartych takich akcjach, ale w granicach 5 do 15 metrów. Jeśli jesteście na strzelnicy dobrzy w tym dystansie, walicie tak zwanie w oczko, czyli w czarne pole, które ja dlatego nazywam oczkiem, bo jest wielkości oka, to jesteście naprawdę zarąbistymi i nie dajcie sobie wmówić, że jesteście złymi strzelcami. To jest bardzo dobry wynik. Trafianie w oczko. I teraz, o co chodzi z trafianiem w oczko? Trafianie co drugi strzał to jest już moim zdaniem bardzo dobry wynik dla wielu strzelców. Co prawda trafienie jeden raz na cały magazynek to jest zazwyczaj przypadek, jeśli w ogóle trafiamy. Natomiast im więcej się nam to powtarza, uda powtórzyć to trafienie w tą czarną dziesiąteczkę, w to oczko, tym jesteśmy pewniejsi, że jednak jest to nasza umiejętność, a nie po prostu ślepy fart. Na 5 metrów tak naprawdę to oddawanie strzałów to może, wiecie, być pach, 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 bardzo szybkie. Nie musicie za bardzo się wcelowywać, bo skierowanie broni po prostu w obiekt eliminuje. Jest to bardzo duże prawdopodobieństwo trafienia, prawie stuprocentowe. Już trzeba mieć naprawdę talent, żeby nie trafić kogoś z 5 metrów. Natomiast na 15 metrów oddawanie już szybkich takich, wiecie, strzał, pach, 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 to już nie jest taka hej zabawa, bo o 20 metrach już nie wspomnę, nie da rady tak zrobić i trafiać, nie wiem, w czarne za każdym razem. Chyba że ktoś jest naprawdę, nie wiem, z bronią w ręku urodzony. Natomiast jeszcze wam powiem taką ciekawostkę. Mam co najmniej dwóch znajomych, jeden jeszcze lepszy od drugiego, którzy z broni swojej, takiej własnej, którą mają na co dzień, którą przytulają do spania i tak dalej, potrafią nawet strzelić na 50 metrów, potrafią trafić po prostu w obwód czarny, ja nie mówię w oczko, tylko w czarne pole. Jeden z moich znajomych nawet mi pokazywał, że na magazynek 16-strzałowy na 75 metrów potrafił ze swojego pistoletu trafić większość w czarny. To jest bardzo fajny wynik, bardzo rzadki moim zdaniem wynik. Nie musicie się tym kierować, bo nie musicie się od razu urodzić snajperami, strzelcami wyborowymi i Bóg wie nie wiem co. Pamiętajcie też o tym, że jeśli ktoś siedzi i się wymądrza, patrząc na wasze niepowodzenie i tam, wiesz, szydzi z was, to jest czysta pipa. Bo tak naprawdę prawdopodobnie zapomniał, jakie były jego początki. Na 90% był też równie słaby, albo prawie tak samo słaby jak wy. Tylko po prostu chodząc na tą strzelnicę, strzelając, ucząc się, dowiadując się od innych, szkoląc się od innych, nauczył się tak, a nie inaczej strzelać. Więc nie słuchajcie innych, tylko po prostu systematycznie, na przykład jeśli was stać raz w tygodniu, 25 chociaż sztuk, idziemy wystrzelać sobie. Nie musicie z dziewiątki. Najpierw nawet bym wam polecał kaliber 22, czyli taką sportową amunicję, żebyście uczyli się pracy na spuście. Jeśli zaczniecie się na 22, mieścić wszystkim zawsze w czarnym, nie mówię w oczku, możecie pomyśleć już wtedy o 9 mm czy 45 i się wtedy bawić już troszkę drożej, ćwiczyć z większym odrzutem, większą pracą i tak dalej. Dobrze, mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Jak się podobał, możecie tam wesprzeć, robiąc tamte podczas wyświetlenia jakieś donatki, wsparcie. Jak nie, możecie zasubować kanał, możecie wesprzeć w ogóle kanał. Pamiętajcie, ci co wspierają są w losowaniach. W czerwcu będzie losowany plecak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc pamiętajcie, jeśli film wam się spodobał, możecie go spokojnie zasubować. Nasz kanał, na naszym kanale postaram się co jakiś czas chociaż z bronią, bo taki zrobił się troszeczkę powszechny. Więcej rzeczy różnych poruszam, nawet wyprawy, jakieś survivale też postaram się, żeby znowu wróciły. Więc różne rzeczy będą się pojawiać. W każdym razie
Jeśli jest OK, możecie go sobie zasubować. Jeśli dany film się Wam podobał, możecie wystawić palce tak. Jeśli kompletnie macie odmienne zdanie, możecie tak, macie prawo. To jest Wasze odwieczne prawo. Korzystajcie z niego. A nie jak te lemingi. No. Dobra, dobra. Taki dinozaur, wiecie, na wyginięciu. Miłego dnia. Czekajcie, postaram się niebawem Wam wrzucić też filmik o karabinach. Tu były prośby, żeby jakoś się podzielić moją wiedzą na temat smarów do czarnoprochowców. Postaram się też je wrzucić. No i ogólnie pamiętajcie, przełom maj-czerwiec jadę. Zrobię Wam filmik o miejscu, gdzie będę sobie na taki mały urlop wyjeżdżam. Troszkę odsapnąć, zregenerować resztki, kompletne już resztki chyba zdrowia. A jeszcze szybko tak Wam powiem, do broni warto mieć zawsze, czy to czarnoprochowej, czy nie, smar do broni. Jest to bardzo praktyczna rzecz, zapomniałem na starcie powiedzieć. Dobra, słuchajcie, miłego dnia i na razie. Pozdrawiam.